me equivoqué. To był poważny błąd. El error fue muy grave, pero yo jestem gotowa ponieść wszelkie konsekwencje. Muszę naprawić to, co się da naprawić. Jak tam, Patty? Usnęła. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś moim... Idę do Patty. Czuj się jak u siebie w domu. Nikt cię nie przepędzi. Dziękuję. Napijesz się czegoś? Chciałem panią o coś poprosić. Słucham. Mogę częściej odwiedzać Patty? Zawsze możesz tu przyjść. Dziękuję. To przeze mnie ma pani problemy z mężem? Tym się nie przejmuj. Możesz odwiedzać Patty tutaj, w szpitalu, wszędzie i zawsze. Dziękuję. Witaj, Chuy. Gdzie jest Ricardo? W bibliotece. Muszę z nim porozmawiać. Dlaczego mnie wezwałeś? Widziałeś, kto jest w salonie? Tak. I nie obchodzi cię to? Jesteś jak wujek Guillermo? Odwrócisz się ode mnie i pogodzisz się z tym, że kochanek mojej żony tu jest? Kiedy do ciebie dotrze, że on nie jest jej kochankiem? Mówisz tak, bo to twoja siostra. To nie ma nic do rzeczy. Gdybyś tylko będziesz jej bronić, nie uwierzę w kłamstwa Mariny, bo Chuy nie jest moim synem. O nic się nie martw. Osobiście dopilnuję, żeby policja cię nie zamknęła. Jeśli to zrobią, to sam jestem sobie winien, bo nie stawiłem się w sądzie. Mimo to nic ci się nie stanie. Zostań tu na noc. Patty na pewno będzie cię wzywać. Nigdy nikt, kto nie byłby moim krewnym, nie kochał mnie tak bardzo. Z wyjątkiem jednej pani. Jakiej pani? Spotkałem ją w sklepie z zabawkami. Miałem chyba 6 lat. Podarwała mi piękny rower. Podobają ci się rowery? Bardzo, ale ja nigdy nie będę mieć roweru. Dlaczego? Bo jestem biedny. Mamie nie wystarcza nawet na jedzenie. A rower jest bardzo drogi. Wybierz sobie jakiś. Dam ci go. Serio? Tak. Wybierz sobie jakiś i uznaj to za prezent od twojej mamy. Dziękuję. Chyba musimy już iść. Mama będzie się martwić. Tak, chodźmy. Bardzo dziękuję. To ja tobie dziękuję. Do zobaczenia. To on. To jemu wiele lat temu podarowałam rower. Ten chłopak był aresztowany. Oskarżyli go o kradzież. Sprawa trafiła do sądu, ale ktoś wycofał oskarżenie. Co jeszcze? Siedział kilka dni. Miał się regularnie stawiać w sądzie, ale nie zrobił tego. Może zapomniał. Dlatego właśnie sprawa została wznowiona. Policja tego zażądała. Możesz coś z tym zrobić? Jutro pójdę do sędziego, który zajmuje się tą sprawą, i przedstawię mu punkt widzenia obrony.
Zrób, co trzeba. Chuy musi być uniewinniony. Dlaczego tak się tym interesujesz? Uwolnij go od oskarżenia. Jeśli uratuję Chuya przed więzieniem, jego matka będzie mi dozgonnie wdzięczna. Gdzie byłeś? Posiedzę przy niej. Idź, odpocznij. Kochanie, nie chciałem cię budzić. Odpoczywaj. Śpi. Inne rzeczy też mi pomagają. Dziękuję, że pozwoliłeś, żeby Chuy mnie odwiedził. On jest dla mnie bardzo ważny. Dla ciebie też. Nie mówmy o nim. Jest tyle nieporozumień, tyle niedopowiedzeń. Najważniejsze jesteś ty i twoje sprawy. Moje sprawy to także on. Muszę się dowiedzieć, co się stanie z tobą i mamą. Nie wiem, ale wszystko będzie dobrze. Nie mówmy teraz o tym. Bardzo was kocham i chcę, żebyście byli razem. A my potrzebujemy ciebie. Kocham cię, tatku, a ja ciebie. Proszę mnie połączyć z Mariną. Chwileczkę. To chyba pan Federico Santibáñez. Dziękuję. Jak się masz? Witaj, Marino. Rozmawiałem z moim znajomym adwokatem i zatrudniłem go, żeby zajął się uniewinnieniem Chuya. Naprawdę? Dzięki Frediemu policja nie będzie prześladować twojego syna. To dobra wiadomość. Bardzo ci dziękuję. Zajrzyj tu i opowiedz mi o szczegółach. A Ricardo? Nim się nie przejmuj. Nie będzie zadowolony. Nie muszę się tłumaczyć mojemu mężowi. Tym się nie martw. Ven y no te preocupes, por favor, por eso. Bueno, adiós. Ay, hermanita, mira. Yo no me quiero meter en... Nie chcę się wtrącać do twoich spraw, ale Ricardowi nie spodoba się obecność Federica w tym domu. No creo que le guste a Ricardo, ¿no crees? Elias, Ricardo... Już od dawna nie darzymy się szacunkiem. Nasz związek się rozpadł. Jest źle. Patty umiera. Trzeba się z tym pogodzić. Umiera dziewczyna, którą kocham. Taka jest wola pana. Ale nie mogę się z tym pogodzić. Ze śmiercią trzeba się pogodzić. Ona istnieje. I trzeba nauczyć się z nią żyć. Bądź mężczyzną. Zawiadomię panią Marinę. Jest w pokoju swojej córki. Już jestem. Jak się masz? A ty? Dobrze, siadaj. Co z Patty? Coraz gorzej. Jutro przewozimy ją do szpitala. Przykro mi. Jestem załamana. Patty jest jeszcze dzieckiem. A jeśli chodzi o Chuya, myślisz, że adwokat zdoła go uniewinnić? Freddy jest zdolnym adwokatem. Mam taką nadzieję.